Lena pomyślała, że statystyki są bezlitosne. W Polsce ginie rocznie około 18 tysięcy osób. Jeśli zaginiony nie odnajdzie się w ciągu 48 godzin, szansa na odnalezienie maleje. Opcje są dwie. Wbrew temu, co sądzi rodzina, zaginiony nie chce zostać odnaleziony. Albo jest martwy. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny marcowy już dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Polska kryminałem stoi. Powtarzam to od lat i powtórzę to również dziś. Tym bardziej pod piórem naszych rodzimych kryminalistek, specjalistek od zbrodni, pisarek, które specjalizują się w literaturze gatunkowej. I całkiem nieźle potrafią namieszać nam w głowach. Nie wierzycie? Moją tezę będę dzisiaj udowadniać na podstawie serii kryminalnej z komisarz Leną Rudnicką w roli głównej, a wszystko to spod pióra Kingi Wójcik. Na całą serię natomiast, słuchajcie, składa się już 6 tomów. Pierwszy to Poryw. Drugi Spektakl. Trzeci to Osadzony. Czwarty to Szreń. Piąty. Osuwisko. I szósty tom. Blaga! Wielkobukowy patronat od wydawnictwa Pruszyński i Spółka, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. 6 tomów serii do tej pory, ale bez obaw, słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie takim filmikiem wprowadzającym właśnie do całego cyklu, będzie całkowicie bez spoilerów, właśnie po to, żebyście mogli sami zadecydować, czy macie ochotę poznać naszą komisarz Lenę Rudnicką bliżej. Wyjęła dokumenty i rozłożyła na pościeli. Przez krótką chwilę przyglądała się zdjęciom dzieci. Zastanawiała się, czy po 3-letniej przerwie potrafi jeszcze rozwiązać jakąkolwiek sprawę. Kiedyś była niezłą śledczą, ale dziś nie była już pewna swoich umiejętności. Lena Rudnicka. Komisarz Lena Rudnicka, nowy nabytek na łódzkiej komendzie. Specjalistka od spraw kryminalnych. Twarda, charyzmatyczna, kontrowersyjna. To również doskonała śledcza, jedna z najlepszych. I dobrze. Bo Lena razem ze swoją ekipą będzie musiała stawić czoła najgorszemu możliwemu złu. Będzie musiała rozwiązać zagadkę najgorszych możliwych zbrodni. Od rodzinnych niesnasek, przez samobójstwa, przez seryjne morderstwa, po pedofilię i handel żywym towarem. A w tle skomplikowane życie osobiste naszej komisarz. Sercowe potyczki, rodzinne tajemnice i skandale, których sama stanie się bohaterką. Już od porywu, kochani, widać, że Kinga Wójcik bardzo dobrze wie, co robi i robi to nadzwyczaj dobrze. Już od pierwszego tomu po tom szósty autorka, słuchajcie, nie tylko trzyma poziom samej intrygi fabularnej, ale również rozwija się warsztatowo. Co więcej, z tomu na tom tylko coraz sprytniej i coraz bardziej intrygująco wikła właśnie swoją fabułę. Każda kolejna jej zagadka to jest błyskotliwa sieć pogmatwanych tropów, ukrytych motywów, również pogmatwanych ścieżek i mylnych tropów, po których naprawdę z przyjemnością możemy błądzić razem z naszymi bohaterami. To, co ważne w tej serii, słuchajcie, to to, że autorka oszczędza nam tutaj makabrycznych opisów. Nie znajdziemy tutaj ani widowiskowych trupów, ani przemocy w tym ekstremalnym wydaniu. Kinga Wójcik stawia tutaj na kryminał w tym klasycznym, chociaż jak najbardziej współczesnym wydaniu. Zbrodnia to zbrodnia. To jest niebywałe zło, które trzeba pokonać. To jest ten zwyrodniały zamysł, któremu trzeba stawić tu czoła. Ale słuchajcie, żadna zbrodnia nie miałaby tak naprawdę znaczenia, gdyby nie fantastycznie wykreowani bohaterowie, no tutaj z naszą Leną Rudnicką na czele. Poczynania tych postaci, słuchajcie, po prostu chcemy śledzić. Śledzimy je zresztą z przyjemnością. To są ludzie z krwi i kości. Oczywiście podrasowani i podkręceni, ale tylko na tyle, na ile wymaga tego podstawa literatury gatunkowej. Wciąż widać w nich to odbicie zwykłych problemów i słabości, z którymi każdy mógłby zmagać się na co dzień. Natomiast sprawy, którymi się zajmują w tej serii, też sporo mówią o nich samych. Zbrodnie, z którymi mają tutaj do czynienia, one naznaczają ich piętnem. Ci bohaterowie nie pozostają obojętni na te zmiany i perturbacje, jakie serwuje im autorka, i to wcale nie jest taka oczywista sprawa. O
oni po prostu ewoluują i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ważne właśnie w serii King i Wójcik. Natomiast sama komisarz Rudnicka. Słuchajcie, nawet w życie osobiste Leny zanurzamy się tutaj z przyjemnością i poznajemy zagadki jej samej, jej własne sekrety. Trzymamy kciuki za jej porywy serca, ale także za te najtrudniejsze decyzje, jakie będzie musiała tutaj podjąć. Na trudności i wyzwań to Kinga Wójcik swojej Lenie, słuchajcie, nie oszczędza. To, co mi się ogromnie podoba, to jest, słuchajcie, to, że Kinga Wójcik swoim bohaterom na wszystko daje czas. Nie pędzi tutaj na ślepo, nie wyprzedza wydarzeń. Zarówno jeżeli chodzi o śledztwo, jak i w życiu osobistym swoich bohaterów, Kinga Wójcik wie, że na wszystko jest odpowiedni moment. Możemy jednak być pewni, że jak już coś się wydarzy, to uderzy, słuchajcie, z siłą meteorytu. Słuchajcie, tak, to jest zaskakujące, że wszystkie tomy czyta się po prostu zachłannie, czyta się z ciekawością i chce się czytać dalej. Ja miałam tak, że aż chciałoby się, słuchajcie, żeby tych tomów było nie 6, a 20, żeby można po prostu było czytać cały czas, żeby ta seria nie miała po prostu końca. No ja, słuchajcie, trochę na to po cichu liczę i mam nadzieję, że zarówno Lena, jak i jej ekipa po 6 tomie, po bladze, jeszcze powrócą. Sześć tomów serii z Leną Rudnicką możecie, słuchajcie, wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Pruszyński i Spółka. Natomiast pytanie konkursowe brzmi, która seria kryminalna, która seria zbrodnicza, thrillerowa, mogą być to filmy, mogą być to seriale, mogą być to książki, komiksy, gry, do wyboru, do koloru, która seria jest waszą ulubioną i dlaczego właśnie ta seria, a nie inna? Swoje polecajki wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. Pamiętajcie, że na pytanie konkursowe możecie również odpowiadać pod postem na blogu. I tak, kochani, Polska kryminałem stoi. Kinga Wójcik jak najbardziej udowadnia nam to swoją serią z komisarz Leną Rudnicką. Słuchajcie, co tutaj są za perypetie? Co tutaj się wydarza? I nie mówię tylko o samych zbrodniach, z jakimi musi się nasza komisarz i jej ekipa mierzyć. Tutaj również chodzi o życie osobiste samej Leny i o to, co ona musi przeżyć, czemu musi stawić czoła jako kobieta właśnie. Jest to absolutnie fantastyczny kawał kryminału. Ogromnie mi się podoba, że Kinga Wójcik trzyma w ogóle poziom. Co więcej, właśnie ona się rozwija i od pierwszego tomu ewoluuje, ale robi to bardzo spójnie. I to jest fantastyczne, dlatego że niektóre serie mają to do siebie, że jest między kolejnymi tomami duży rozdźwięk. Tutaj tego rozdźwięku nie ma. Wszystko po prostu płynie. Lena Rudnicka, komisarz Lena Rudnicka, mam nadzieję, że powróci. Słuchajcie, mój patronat to jest tom 6, blaga, i powiem wam, że to, co się tutaj przytrafia, to jest naprawdę, to jest fascynujący też kawał intrygi kryminalnej. Tutaj, słuchajcie, chodzi o zaginięcia dzieci. I to, jakie portrety również psychologiczne rysuje nam Kinga Wójcik, to również jest absolutnie fascynujące. Zresztą sami się możecie przekonać, jeżeli sięgniecie właśnie po książki Kingi Wójcik. Oczywiście ja wam polecam je czytać wszystkie po kolei, żebyście lepiej poznali naszych bohaterów, ale jeżeli się wam trafi jeden jakiś tom i wskoczycie w tę historię od środka, no to nic tutaj wam, że tak powiem, nie szkodzi, żebyście potem nadrobili zaległości, bo ja wam gwarantuję, że przepadniecie w tym świecie po prostu i będziecie chcieli więcej Leny Rudnickiej. Ja bym chciała więcej Leny Rudnickiej i mam nadzieję, że Kinga Wójcik jeszcze do tej postaci powróci. O tej serii możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Zachęcam was najserdeczniej. My, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!